Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj nagrywamy filmik 5 Roza versus 5 El Primo. Ja tutaj gram Rozą. No i tak jak w każdym 5 versus 5, na początku Rozy idą na prawo, Primo idą na lewo i gdy ja oddam pierwszy cios, to zaczynamy się bić. Tutaj niestety Nick zabił już jedną naszą Rozę, więc już w kolejnym meczu na pewno nie będzie grał. No i teraz ładujemy tutaj sobie ulta z chłopakami. Jedna Roza od nas już poszła. Mi tu już mało brakuje do ulta, więc muszę jeszcze walnąć dwa razy. Mam tutaj jakieś lekkie lagi, ale myślę, że dam radę. Dobra, ja już tutaj mam ulta, więc idziemy już na tych El Primosów. Oni myślę, że będą tak w jednym miejscu wszyscy. No i jak skoczą na nas bez ulta, to oni wygrają. Ja tutaj od razu idę na nich, nie ma na co czekać. Tak w ogóle to dziękuję wam za 1000 subskrypcji. I możecie też pisać, jaki chcecie kolejny filmik. Ten filmik wychodzi w piątek. I kolejny chyba będzie w poniedziałek. I ten naprawdę będzie kozacki, więc... zostawcie suba z dzwonkiem, żebyście go nie przegapili. No i dobra, tutaj jest 4 na 4 chyba, bo zabiliśmy jednego Primo. Tutaj ładujemy sobie z chłopakami cały czas te ulty. Tutaj ten El Primo niestety zabił naszą Rozę, ale myślę, że damy mu radę, bo idziemy tam w trójkę. Jakieś lekkie lagi, na szczęście nie przeszkadzają one w grze. Dobra, jest nas 3, Primo jest 4, więc nie jest to jakaś duża przewaga. Ja tutaj nie mam ulta, muszę sobie jak najszybciej załadować. Niestety jeden Primo tu na mnie skoczył, jestem pomiędzy 3 El Primo i tu chyba niestety umrę. Jeszcze ta Roza, ten mnie trafia, no i niestety umarłem. Dobra, więc obejrzyjmy tutaj do końca, jak to się potoczy, ale tu raczej ewidentnie wygrano ze strony El Primo. Tutaj jeszcze Roza dobije może tego El Primo. Tak, dobiła to. Ma ulta i jak to się skończy, niestety weszła w burzę i umarła. Dobra, przechodzimy do kolejnej giereczki. Zbieram sobie tutaj Power Cubesa spokojnie. Dobra. Jak zawsze idziemy na prawo, tak jak we wcześniejszej grze. Tutaj głos jest dogrywany do tej gierki, do tej drugiej, ponieważ coś mi się zwiesiło wtedy. Dobra, tu na szczęście jest nas 5, a nie 4, tak jak wcześniej. No i mam nadzieję, że teraz uda nam się wygrać. Dobra, mam też pomysł, aby zrobić film z serii, że oceniam profile widzów i to by były tylko klanowicze, czyli osoby z klanu The Farrell Team, ale jeszcze nie wiem, czy to zrobię. Dużo osób takie coś nagrało, więc jeszcze nie wiem. Jak coś, to będę wam mówił. Za niedługo już dostanę posty na społeczności, więc tam będę wszystko informował. Live'y też tam będę wam pisał, kiedy będą i tak dalej. Dobra, ja tutaj spróbuję iść na tego Primo Demati. Jest nas 2 razem z Boxik. Niestety on nam uciekł. Trafił w swojego El Primo. Myślę, że tego El Primo możemy spokojnie dobić. W 4 idziemy na niego. Dobra, ja mam mniejszą połowę ulta. Naładuję sobie tutaj ulta z chłopakami. Już na szczęście naładowałem sobie. El Primo niepotrzebnie tutaj skoczył na tą Rozę, ponieważ umarł przez to. Tutaj muszę się trochę cofnąć, żeby nie umrzeć, no ale jest nas chyba tutaj 4 na 2, więc myślę, że spokojnie wygramy. Tutaj każdy sobie już włącza ulta, Primo skoczyły, no i Rozy wygrały drugą grę, a więc jest 1-1. Więc teraz już się po prostu zabijemy i przechodzimy do kolejnej gierki. Postaram się tutaj wygrać tę grę. Będę tutaj stał w krzaku, bo ze Star Powerem leczę się,
No ale niestety nie zdążę. Dobra, przechodzimy do kolejnej gierki. Jest to ostatnia decydująca gra. Mam nadzieję, że tutaj Rodzy wygrają. W pierwszej grze mieliśmy pecha, ponieważ jeden Primo zabił po prostu naszą Rodzę i było 4-5. No ale w drugiej już wygraliśmy spokojnie, więc mam nadzieję, że to się powtórzy w tej ostatniej. Dobra, już tutaj jedna Roza ze mną tutaj jest, więc ładujemy sobie nawzajem ulta. Primo opanowały sobie środek, zebrały parę power cubesy, ale tu power cubesy nie robią zbyt dużą różnicę. Dobra, już jesteśmy wszyscy, jeden Primo jest u góry, więc już na niego pójdziemy. On myślę, że szybko umrze. Widzę, że tutaj tylko ja poszłem do góry, reszta poszła w dół. Wszystkie El Primo trzymają się jednego miejsca. Pewnie jakąś taktykę taką zastosowali. Nie wiem, czy to poskutkuje dla nich. Ja tutaj pójdę sobie od dołu i włączę ulta. Za chwilkę, no jakieś lagi małe, letkie mam. Dobra, jeden Primo jest chyba zabity z tego, co widziałem. Tutaj on skoczył niepotrzebnie i umarł. Wygrywamy teraz. Jest tylko 6 osób. Jest tutaj nas 2 Rozy. Tutaj zabiłem 2. Okej, 2 Rozy, 3. Okej, dobra. Widzę, że został ostatni El Primo. Zabiliśmy go. Ta gra trwa bardzo krótko. No i teraz po prostu się zabijemy. I to będzie tyle na ten odcinek. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem oraz łapce w górę. To tyle na ten odcinek. Cześć!